12,5 i minuty po godzinie ósmej zapowiadany gość w studiu, Tomasz Pawlak, Witka Colog autor między innymi opracowania przedwojennych recenzji narkotyków Stanisława Ignacego Witkiewicza. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Narkotyki w nowym wydaniu ukazały się na rynku na wiosnę. To jest jedna z takich książek, no, która też jest dowodem na to, jak prężnie działa Państwowy Instytut Wydawniczy. Wszyscy chyba jesteśmy szczęśliwi, że udało się tę instytucję uratować i że stała się instytucją kultury. Jak to się stało, że ta niewielka książeczka, objętościowa, ale bardzo ciekawa, właśnie teraz na jesień, zimę ukazuje się? Wszystko dzięki Państwowemu Instytutowi, instytutowi Wydawniczemu. To prawda, kiedy w maju ta książka wyszła w dosyć no, oryginalnym, w podwójnym tego słowa znaczeniu wydaniu, ponieważ okładka nawiązuje do pierwodruku z 32 roku, to wtedy też było takie spotkanie z czytelnikami promujące właśnie ten tom, na które zostałem zaproszony jako, jako witkacolog, jako edytor przede wszystkim listów Witkacego, które wychodzą w, w Piwie w ramach edycji dzieł zebranych. I kiedy przygotowywałem się do tego spotkania, żeby mówić o narkotykach Witkacego, postanowiłem popracować. Czyli przeczytać, jak to przed wojną ta książka była odbierana. Ponieważ Anna Micińska, która była edytorką, wydawczynią tej, tej pozycji w 75 roku, Wtedy dopiero ukazały się narkotyki po raz drugi razem z niemytymi duszami, bo to był jej zamysł, żeby wydać to razem. Zresztą bardzo przewrotny i świetny. Do tej pory właściwie wszyscy Na uważają... Ten wątek po, 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 podejmiemy później. Podejrzmy. Natomiast kiedy ona to wydała, to właściwie tylko w nocie edytorskiej napisała, że recepcja przedwojenna narkotyków właściwie ugruntowała złą sławę Witkacego jako narkomana. Gdy ja zacząłem czytać te recenzje, do których teraz jest w większości, aczkolwiek nie, nie, nie w każdym przypadku, dostęp dzięki osobom cyfrowym bibliotek, stwierdziłem, że i tak i nie. To znaczy, owszem, można, gdyby, gdyby się chciało powiedzieć, że Witkacy był narkomanem na podstawie lektur tych recenzji, ale one były znacznie bogatsze. One mm, po pierwsze były re recepcjami, które recenzjami, które pokazywały szeroki kontekst kulturowy, bogactwo myśli samego recenzenta, pokazywało również, no, clue tej książki Witkacego. To nie jest książka propagująca narkotyki, to jest książka, proszę państwa, abstynencka. Dlatego jest tytułem tej książeczki, tego opracowania, jest cytat z jednej z tych recenzji Karola Ludwika Końskiego. O którym zresztą słyszałem będzie na, na antenie dwójki audycja w czwartek. Pierwsza książka abstynencka, która nie jest nudna. Wszyscy recenzenci pisali: proszę Państwa, polecamy, bo to jest książka, którą na pewno będziecie chcieli poczytać. I wiele się z niej dowiecie. No właśnie, sięgam po jedną, początek jednej z takich recenzji. To recenzja z 10 września 1932 roku na łamach Gazety Lwowskiej o narkotykach i niezwykłej książce pisał profesor Stanisław Łępicki. Kwestia narkotyków i nałogowego narkotyzowania się staje się w Polsce z każdym rokiem coraz bardziej aktualną. Wprawdzie palono i pijano u nas zawsze, a pod względem pijaństwa mamy nawet sławne, a niechlubne zgoła tradycyjne, tradycje historyczne, ale od czasu wojny światowej i gwałtownego przewartościowania się całego życia po wojnie zjawiły się na naszym froncie narkotycznym nowe jady. No i tutaj wymienia morfinę, kokainę, eter, peyotyl, meskalinę i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś jest później, niedawno w jednym z pism warszawskich napisał ktoś bardzo ciekawy artykuł pod tytułem Narkotyki jako środek podboju. I to między innymi, no już... Choćby taki fragment pokazuje, y, y, odsłania trochę tę obyczajowość i, i liberalność y, y polski międzywojennej. No, proszę Państwa, y, niektóre narkotyki były zakazane dopiero w późnych latach 30., y, inne y, y, może jeszcze później. Na przykład Pejot, na który zwracali uwagę praktycznie wszyscy z recenzentów, że, proszę Państwa, kokaina, alkohol, nikotyna, oczywiście wszystko to wiemy, znamy, morfina, przecież opium już było opisywane na początku XIX wieku. Większość z tych recenzentów nawiązywała do, do Tomasa De Quinceya, do jego słynnej książki o palaczu opium. Natomiast no, Pejot to było coś nowego dla, dla wszystkich, ale Pejot był. Legalny, można go było sprowadzić legalnie z Francji. Zresztą niedawno środowisko witkacologów, które postanowiło się zinstytucjonalizować i powołać Instytut Witkacego, zakupiło dla polskiej kultury świeżo odnalezione listy Witkacego do niejakiego Aleksandra Ruje, który produkował meskalinę we Francji. I można było korespondencyjnie zamówić pigułki, sprowadzić je do Polski i tak Witkacy dokonał tego niesamowitego eksperymentu. Natomiast nawiązując do tej recenzji, o której Pan wspomniał, którą pan zacytował, ona jest nietypowa. Ona jest nietypowa na, na tyle, że ja miałem wrażenie, kiedy ją czytałem, kiedy ją opracowywałem też, bo chciałbym zachęcić pan czytelników do, do zajrzenia, również do przypisów, bo chciałem każdą. E, Rzecz, która może powodować pewne problemy interpretacyjne, wyjaśnić w, no, w przypisach, które nie są ani za długie, ani za krótkie, mam nadzieję. Otóż ta recenzja jest nietypowa dlatego, że ona najpierw straszy, że zalewa Polskę, zalewają narkotyki, że prawdopodobnie to Niemcy nas zalewają, żeby nas zdegenerować. Potem jest fragment, który opisuje, że wspaniałą książkę napisał Witkacy. Że, że to jest świetne, świetnie napisane i że jego eksperymenty, to yy, zwłaszcza po, po właśnie po PJ, yy, to jest feria fe zjawisk, a potem znowu kończy taką klamrę kompozycyjna, ale pamiętajcie, że te narkotyki są złe i że, yy, a szcz szczególnie już PJ, to jest zabójczy jad. Dydaktyzm musiał być. Trochę to z dzisiejszej perspektywy przypomina walkę z dopalaczami, bo to mniej więcej na tym poziomie zjawisk można by operować. Ale jak to się stało? Przypomnijmy, że Witkacy postanowił taki zbiór artykułów, bo to właściwie publicystyka, chociaż operująca językiem literackim, Nierzadko i też z ciekawymi konstrukcjami słowotwórczymi. Dlaczego na początku, bo to chyba był luty 1930 roku, siada do pisania właśnie takiej publikacji? Nad tym też się zastanawiałem, kiedy to postanowiłem zebrać, opracować i, i czytelnikom, zwłaszcza w tym roku, kiedy wyszły po raz kolejny narkotyki, zaprezentować. Zastanawiałem się właśnie, dlaczego Witkacy zaczął pisać narkotyki. I kiedy zajrzy się do listów Witkacego, do żony, do Jadwiki Witkiewiczowej, to odpowiedź, przez niego zresztą podana, jest jedna. Chciał na tym zarobić flotę, jak on to mówi, czyli po prostu pieniądze. No 30 rok to już był e, czas, kiedy do Polski e, przyszły skutki kry kryzysu ekonomicznego, który zaczął się w Stanach Zjednoczonych, on dosyć szybko przyszedł do Polski. E, jego firma portretowa, z której właściwie czerpał gro swoich e, funduszy na życie, e, no, zaczęła podupadać, bo ludzie po prostu przestali e, e, zamawiać portrety, tak? E, do, do, do Zakopanego też mniej osób przyjeżdżało, żeby wynająć pokój, który prowadzony w pensjonacie matki. Więc flota to był podstawowy podstawowy powód. Natomiast no, to nie jest jedyny jedyny czynnik, który Witkacym powodował. Ja myślę, że on miał takie, jakbyśmy to powiedzieli, pozytywistyczne zacięcie. On chciał swoje doświadczenia, swoje przemyślenia przedstawić społeczeństwu, bo chciał się tym po prostu podzielić. Zresztą niemyte dusze, które są dołączone do, do tych narkotyków, one nie wyszły przed wojną. Właściwie tylko dwa artykuły wyszły w takim piśmie regionalnym z kawa. W całości zostały podane dopiero przez Annę Miecińską na podstawie rękopisu. No to jest tak naprawdę psychoanaliza społeczeństwa polskiego. Gdzie o Witkacy pisze, myjcie się Polacy, Róbcie to, róbcie tamto, wtedy będziecie zdrowi. A propos jeszcze mycia, golenia i innych spraw, o gimnastyki, i, i może na tym zakończmy. Appendix, czyli też dodatek. Sięgamy po Witkacego w, w takiej formie, jak właśnie książki, spektakle teatralne, malarstwo, rysunki, muzyka, ale na czym dziś ta aktualność jego przekazu, jego myśli, pana zdaniem, by polegała? Dlaczego dziś w 2016 roku on może nadal pociągać, fascynować? No, on... Jest, pytanie jest retoryczne, i odpowiedź jest retoryczna, bo, bo on fascynuje, prawda? Jest, jesteśmy tutaj, książki się wydają, ludzie to czytają. Witkacy jest w cenie, ale myślę, że jest w cenie, bo jego osobowość jest no, ponadprzeciętna. Ja jako edytor listu Witkacego no, to trochę poznałem jego biografię, tak? Tak jak zachowując wszelkie proporcje, bo pisał, że. Tłumacząc dzieła Balzaka, trochę się w nich tro, wie sporo o Balzaku, to ja mogę powiedzieć, że y, opracowując listy Witkacego, wiem sporo o Witkacym, o jego życiu. To jest człowiek, to był człowiek niesamowity, i myślę, że ludzie to wiedzą. Natomiast y, ta książka, Narkotyki, właśnie, jest świetnie napisana. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy z czytaniem y, systemu filozoficznego y, Witkacego, z czym, czemu ja się absolutnie nie dziwię, to jeżeli sięgnie po narkotyki, jeżeli jeszcze tego nie zrobił, to, to będzie naprawdę niesamowite przeżycie. A ta książeczka, o której dzisiaj mówimy, jest appendixem do appendixu. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak to było odbierane przed wojną, to, no to właśnie ma okazję. Ja tylko chciałbym jeszcze przeczytać jedno zdanie, Izabeli Gelbardowej, która też jest recenzentką przedwojenną tego, tej książeczki, która opowiada o tym, jak to Witkacy zachowuje się w tej książeczce narkotyki, jako osoba, która już właściwie wszystko zjadła i teraz jest znudzona. Jeden cytat. Autor daje nam niejako pojęcie o uczuciach diabła, który uwiódłszy na bezdroża sto dziewic i tyleż dam dojrzałych, połknąwszy dwie apteki, jubileuszowe wydanie dzieł wszystkich świętej pamięci J. i Kraszewskiego i jedną beczkę płonącej siarki, doznał smutku niestrawności. Po czym głosem łagodnym i zbolałym stara się uświadomić nam wyjątkowe zalety wody gorzkiej Franciszka Józefa. Proszę państwa, zapewniam, że te recenzje, a szczególnie Izabeli Gelbardowej, która po wojnie była znana jako Izabela Czajka-Stachowicz, to jest świetna lektura i zachęcam. A czy po dokładnej analizie tej lektury, któryś z witkacologów na przykład rzucił palenie? Czy to się można powiedzieć, że to się tak przekłada? Znam witkacologów, niewielu z nich jest w szponach tego nałogu. Natomiast myślę, że, że można. Znaczy, Witkacy bardzo rozsądnie i nawiązując do swoich własnych ułomności, pisał, jak nikotyna działa na umysł, na ciało, na, na ciało człowieka, jakie są tego konsekwencje. One są, tak jak pisał Witkacy w narkotykach, nikotyna do pewnego stopnia może pomóc w skupieniu się, w jasności umysłu, ale na dłuższą metę. To nie jest dobre rozwiązanie. Zresztą Witkacy ciągle walczył z nałogiem nikotyny. Pomogło, pomogła mu jedna rzecz. Peyotle właśnie. Po Peyotlu Witkacy, a wiemy to z lektury listów, bo on zawsze zapisywał te swoje słynne NP, czyli nie paliłem, nie palił proszę państwa 2,5 roku. Chociaż tam dość marne pocieszenie, że trzeba z jednych szpon do drugich. O, ale Pejot nie da, nie, nie. w Pejot nie, nie można wejść. To nie jest narkotyk, który, od którego można się uzależnić. Tomasz Pawlak, bardzo serdecznie dziękuję, bardzo dziękuję za wizytę. Nie sądziłem, że kiedyś powiem to na antenie dwójki: Sięga, sięgajmy po narkotyki Stanisława Ignacego Witkiewicza.